starsze, to są nie myślę. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie, ciepło. Witamy Was wszystkich na dzisiejszej uroczystości. To dla nas wielki zaszczyt, że przyjęliście nasze zaproszenie i wspólnie z nami będziecie świętować 22. Galę Dobre Bobialskie oraz że wspólnie jesteśmy na spotkaniu noworocznym. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej gali Dobre Bobialskie. Szanowni Państwo, drodzy goście oraz przedstawiciele firm i instytucji powiatu bialskiego. Dziś pragnę serdecznie powitać wszystkich Państwa na uroczystym wydarzeniu, które stanowi nie tylko okazję do świętowania, ale także do uhonorowania tych, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w rozwój naszego pięknego regionu. Nasze serce jest tu. Stąd się wywodzimy, tutaj żyjemy i tutaj pracujemy. I tu będziemy nadal wkładać to serduszko. To jest uhonorowanie naszej pracy, naszego trudu i docenienie tego wszystkiego, co udało nam się osiągnąć i punktem motywacyjnym do tego, żebyśmy dążyli dalej w tym samym kierunku. Kolejowy Serwis Mobilny jest firmą rodzinną, zajmującą się naprawą taboru kolejowego, kontenerów, praktycznie wszystkich pojazdów poruszających się po sieci kolejowej. Panie dyrektorze, jak sprawdził się ZOL w Łuskach? To była dobra decyzja, żeby taką placówkę utworzyć? No, na pewno bardzo dobra decyzja, ponieważ tego typu czy tego rodzaju świadczenia zdrowotne są bardzo potrzebne na rynku. Mamy, nie tylko my zresztą, mamy bardzo dużą kolejkę oczekujących, także niewątpliwie był to pomysł bardzo dobry, strzał w dziesiątkę. Muszę tu powiedzieć, że rzeczywiście tutaj ta inwestycja od pomysłu do realizacji trwała bardzo szybko. Pomysłem wykazał się starosta bialski Mariusz Filipiuk we współpracy z zarządem powiatu, z radnymi powiatowymi, ale również z samorządem gminy Drelów i wójtem gminy Piotrem Kazimierskim. Na terenie tego powiatu, tej gminy powstała ta placówka. Została zagospodarowana nieużytkowana szkoła podstawowa, która też w czynie społecznym kiedyś została przez mieszkańców postawiona. Dzisiaj tam realizujemy tak bardzo potrzebne świadczenia zdrowotne i z tamtej okolicy, z tamtych okręgów mieszkańcy mają miejsca pracy. Ile miejsc pracy stworzono? No ponad 40 miejsc pracy. Działamy już od 2007 roku. Główna działalność firmy to budowa dróg, szybkiego ruchu i autostrad. Działacie w CPK? Tak, no na razie jeszcze działamy w CPK. No właśnie. Działam tam jako generalny wykonawca. W tym momencie pracujemy przy wyburzeniach pod centralny port komunikacyjny. No i mamy nadzieję, że będziemy realizować dalej tą inwestycję. Firma została założona w Drelowie i działa cały czas w Drelowie. W tym momencie zatrudnia ponad 500 osób. Cała siedziba, główna siedziba firmy znajduje się w Drelowie, lecz działamy w całej Polsce. Firma rodzinna? Firma rodzinna. Czym dla Was jest ta statuetka? Jest to dla nas bardzo wielki zaszczyt otrzymać tą statuetkę. Dziękujemy panu staroście, że docenił nasz wkład w rozwój lokalnej przedsiębiorczości i jest to dla nas wielki zaszczyt. Wspieramy bardzo dużo różnych inicjatyw charytatywnych. Jesteśmy również sponsorem klubu KS Drelów piłkarskiego, gdzie wspieramy rozwój sportowy młodzieży na terenie naszego powiatu. Również udzielamy się w klubach strzeleckich na terenie naszego, tak, Liga Obrony Kraju na terenie naszego powiatu. Jest to pierwsza nagroda tego typu i jest nam niezmiernie przyjemnie, że ją otrzymaliśmy. Jak myślicie, panowie, zasłużyliście na nią? Przypuszczam, że chyba raczej tak, z tego względu. Komisja nas, że tak powiem, wybrała, doceniła, także wydaje nam się, że tak, że jak najbardziej zasłużyliśmy na to. Jest to dla nas naprawdę bardzo, ale to bardzo duże wyróżnienie. W czym były te zasługi?
co dobrego wykonujecie? Proszę Państwa, co wykonujemy dobrego? Bardzo dużo po prostu wspieramy szkoły, przedszkola, różnego rodzaju żłobki, rolników, zabezpieczamy po prostu płody rolne rolników. Bardzo, no po prostu bardzo, bardzo działamy dość prężnie. Postanowiliśmy jako myśliwie wychodzić bardziej do ludzi i dlatego bierzemy bardzo często udział właśnie w takich spotkaniach typu dożynki, jak też również inne festyny. Jak to było z tymi zającami? Pamiętam, że wcześniej były jeszcze bażanty. Były bażanty, ale były zające. Zające żeśmy trzymali przez 5 lat po prostu w sumie, gdzie po prostu co roku wypuszczaliśmy te zające. Także bardzo duża była nasza inicjatywa jako członków koła, w ogóle koła całego, bo mieliśmy po prostu, że tak powiem, pilnowanie tego zajączka w obrębie 1 hektara, gdzie to było po prostu potrzebne pod względem innych jakichś tam... To była forma odbudowy stada? Tak, odbudowy. Czego Wam życzyć? Czym dla Was jest ta statuetka? Wyróżnieniem. No i takim paliwem do dalszego działania, do jeszcze większego działania na rzecz poprawy. Przede wszystkim chęci do współpracy, do pracy. Poprawy takiego dobrego imienia tego myśliwego, tak? Które w tej chwili nie jest zbyt przez niektóre grupy społeczne pozytywnie oceniane. A my chcemy jednak pokazać, że jednak coś robimy dobrego. Że nie tylko polujemy, ale że robimy coś. Ale wychodzimy do rolników i naprawdę chyba rolnicy zauważyli naszą pracę, w ogóle nasze podejście do tego tematu całego, co chodzi o zabezpieczenie płodów rolnych, bo w szczególności o to chodzi. I ja uważam, że patrząc na wyniki szkód, załóżmy, które były przed x czasów, a teraz to są zadowalające. Tak mi się wydaje. Spadek w tym sezonie nawet o 500%, co tak powiem. Nagroda wiąże się z wyjątkową, dobrą współpracą między wójtem gminy Krzysztofem Adamowiczem i Radą Gminy, gdzie Rada Gminy uważam, że współpracuje bardzo sukcesywnie i bardzo merytorycznie, gdzie razem budujemy naszą samorządną gminę na wysokim poziomie i ta współpraca i praca razem z pracownikami urzędu zawnioskowała taką nagrodą, gdzie powiat bialski zauważył, że nasza gmina naprawdę rozwija się w imponującym tempie. Panie burmistrzu, parę słów do nagrody. Tak, gmina stoi mieszkańcami, mamy bardzo kreatywnych mieszkańców. Ale przede wszystkim kładziemy duży nacisk na współpracę, integrację środowisk. Myślę, że jest to widoczne w przestrzeni medialnej, zarówno poprzez nasze instytucje kultury, szkoły, stowarzyszenia, straże. A ta nagroda, to wyróżnienie jest dla nas szczególne, bo doceniono w 2023 roku wkład w inwestycje, zarówno te infrastrukturalne, również te społeczne, te ekonomiczne, bo zacznijmy od Centrum Aktywności Społecznej w Strzakłach. Przepiękny projekt rewitalizacji, który przyczyni się do integracji środowisk gminy Międzyrzec Podlaski. To przecież w 2023 roku zakończyliśmy wspólnie właśnie dzięki dobrej współpracy z powiatem bialskim przebudowę 10-kilometrowego odcinka dróg. Przepiękna inwestycja 17 milionów. W tym roku skończymy następne 10 kilometrów dróg, ponad 20 milionów. No i oczywiście rozpoczęliśmy w 2023 realizację dużego projektu drogowego wraz z przebudową dwóch mostów na Rzetknie i blisko 19,5 po ostatnich dofinansowaniach 22 kilometry dróg gminnych na terenie naszej małej ojczyzny. Ale warto też podkreślić, że dbamy o młodzież, o rozwój młodzieży, dbamy o seniorów, bo przecież rok 2023 zakończył się finiszem wielkiego projektu senioralnego w gminie Międzyrzec Podlaski, chyba jednych z największych w województwie, bo ponad 4 600 000 środków FSowskich na aktywizację osób starszych jest pięknym przykładem takiej
prospołecznej działalności samorządu. Jest to możliwe. Jest to możliwe dzięki pracownikom Urzędu Gminy. Jest to możliwe dzięki otwartości radnych gminy Międzyrzec Podlaski i otwartości na środowiska i współpracę z nimi. Dziękuję bardzo Kapitule za to wyróżnienie, bo faktycznie znaleźć się wśród liderów gmin i miast z terenu powiatu bielskiego to wielki zaszczyt i wielki honor. Najbardziej cennym dla nas wyróżnieniem jest samo to wyróżnienie w sobie. Myślę, że zarówno Urząd Miasta, ale także sama Biblioteka Publiczna bardzo, bardzo dużo pracowaliśmy na to, aby tę nagrodę w tym roku uzyskać. Biblioteka zmieniła całkowicie swoje oblicze. Tak, zgadza się. Ten rok był dla nas bardzo szczególny. Raz właśnie ogromny remont, modernizacja, powiększenie przestrzeni, jak również 75-lecie biblioteki, więc to było takie podwójne nasze święto. I rzeczywiście dużo się zmieniło, ale też duże są oczekiwania czytelników, więc robimy wszystko dla nich. Czym dla Was będzie ta nagroda? No to jest ogromne wyróżnienie, to jest prestiż, ale też jest to motywacja do jeszcze lepszej pracy, do kreatywności większej, do wymyślania nowych rzeczy, do przyciągnięcia nowych czytelników, tych, którzy jeszcze do nas nie trafili, bo chcemy, żeby jak najwięcej osób czytało, bo wiemy, że czytanie, tak jak mówiła Wisława Szymborska, czytanie książek, to najlepsza zabawa, jaką sobie ludzie wymyślili. W ogóle jesteście bardzo fajnym terenem. Miasto Międzyrzec Podlaski, gmina Międzyrzec Podlaski. I tu biblioteka, i tu biblioteka, i tutaj z nagrodą, i ta z nagrodą. Więc to jest trudny teren, czy nawzajem od siebie czerpiecie? Nie, no trudny teren nie jest. My ze sobą, można powiedzieć, współpracujemy, wspieramy się, ponieważ biblioteki to jest taka brać. Wszyscy jesteśmy razem i czerpiemy od siebie nawzajem, ale też się wspieramy. Panie burmistrzu, burmistrz lubi czytać książki? Bardzo lubi czytać książki. Tak naprawdę byłem gorącym orędownikiem samego remontu. Zresztą pani dyrektor doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, ale myślę, że pani dyrektor przez skromność, mówiąc o remoncie i o tej nagrodzie, którą uzyskaliśmy, nie powiedziała też tego, że sama wkłada masę pracy, ale także nowa kadra, która jest w bibliotece, wykazuje się bardzo, bardzo dużym zaangażowaniem. Wiem, że to może trochę dziwnie brzmi w moich ustach, ale gdyby nie te panie, to te miejsce nie miałoby tego ducha, energii, tego zaangażowania, którym teraz się wykazuje. Bo rzeczywiście biblioteka to nie tylko książki, bo same książki nie trafią do ludzi. Biblioteka to ludzie. Z jednej strony właśnie bardzo dobra, kreatywna kadra, która się wspiera, która się rozwija, która ma mnóstwo pomysłów, a z drugiej strony to są ludzie, czyli czytelnicy, którzy przychodzą do nas, bo bez nich byśmy nie istniały. Jesteśmy bardzo dumni z naszego zespołu biblioteki gminnej. Pani Magda Chodzińska ze swoimi pracownikami stworzyła naprawdę świetną drużynę, która myślę, że wychodzi szeroko poza ramy tradycyjnie pojmowanej biblioteki. Szerokie działania kulturalne, wyjście do naszych mieszkańców. Ja chciałbym podkreślić, że jesteśmy gminą bardzo rozproszoną, 35 miejscowości. Więc nie można się skupić na jednym miejscu, na jednym obiekcie biblioteki. Dlatego funkcjonują oddziały biblioteczne w poszczególnych miejscowościach. I tam nasze bibliotekarki, bibliotekarz starają się przyciągać mieszkańców. I te wyniki widać po prostu w zainteresowaniu czytelnictwem. Ponadto w ogóle nasze gminne instytucje kultury, bo Gminna Biblioteka współpracuje znakomicie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, starają się na co dzień organizować wiele wydarzeń, animować te życie kulturalne naszej gminy, dbać o naszą kulturę ludową, tradycje, ale też promować młode talenty. Także na każdym polu wielkie wyrazy szacunku i gratulacje. Myślę, że jak najbardziej zasłużone wyróżnienie dla biblioteki. Brawo, biblioteka. Radni chętnie przekazują pieniążki instytucjom kultury. Bo to tak jak inwestycja z człowieka, prawda? Więc ja, wiecie Państwo, ja jestem skarbnik, ja jestem z natury, z kompa, ale... Ale lubię czytać książki. Tak. Ja lubię thrillery i kryminały. Tak. Powiązane z sytuacją ekonomiczną. O. Zdecydowanie lubię czytać książki, chociaż czasu na to czytanie jest coraz mniej i mniej, jakoś ta doba się kurczy. Przede wszystkim różnego rodzaju literaturę faktu, literaturę historyczną. To jest, myślę, moja pasja. A może będę wolny i słowny.
dom wybudować, drzewo zasadzić, syna wychować. Człowiek powinien do domu wrócić, kiedy ciężko, kiedy się zmusi. Choćby wyjechał na długie lata, czeka na niego rodzinna chata. Gdy się wróci, kiedy się zmusi, będzie tam pracą z każdej podróży, z każdej podróży swej.